Cześć, nazywam się Aleksandra janiszewska cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Witajcie po tej przerwie, która była spowodowana moim wyjazdem. Jeśli śledziliście mój profil na Facebooku, to wiecie, że przez prawie dwa tygodnie. Podróżowałam po księstwie Burgundii, jak to kiedyś było nazywane, natomiast dzisiaj jest to część Belgii, ale dotarłam również w moich podróżach aż do Lille, ponieważ było to miasto ważne właśnie w XV wieku dla księstwa Burgundii. Można powiedzieć, że była to jedna z takich nieformalnych stolic owego księstwa. Ale dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o arcydziele, które powstało w Gandawie i było przeznaczone do tamtejszego kościoła miejskiego, kościoła parafialnego, wówczas będącego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, a dzisiaj jest ten kościół znany jako katedra świętego Bawona. Zapewne wszyscy słyszeliście kiedyś o ołtarzu baranka mistycznego, inaczej nazywanym ołtarzem gandawskim, który został namalowany, no i właśnie, tutaj pierwsza niespodzianka, ponieważ zazwyczaj mówi się o nim jako o dziele Jana van Eycka. I to jest oczywiście prawda, natomiast przez długi czas w historii sztuki był spór, czy dzieło to powstało jako wytwór dwóch artystów. A dzisiaj już możemy z całą pewnością powiedzieć, że autorem, który zaczął to monumentalne dzieło, był Hubert van Eyck, natomiast po jego śmierci dokończył je jego brat. Jan, którego znamy, myślę, dużo lepiej i też dużo więcej informacji jest o Janie van Eycku zachowanych, a to głównie za sprawą tego, że był on nadwornym malarzem księcia burgundzkiego i w związku z tym, jak to w ogóle z całym dworem bywa, jest dużo więcej zapisów poświadczających i jego życie, i różne działania związane właśnie z księciem burgundzkim. Ale o tym opowiem Wam w tym odcinku. Ołtarz Baranka Mistycznego został odsłonięty w Kościele św. Jana Chrzciciela w 1432 roku. I jest to data, którą uważa się za datę ukończenia tego dzieła. Było ono imponujące w czasach, kiedy powstało. Wyobraźcie sobie, że ołtarz ten ma. 3,75 m wysokości, a po otwarciu skrzydeł bocznych osiąga szerokość ponad 5 m. Jest to dzieło w pełni namalowane, czyli nie mamy tutaj żadnych elementów rzeźbiarskich, a podkreślam to dlatego, że na początku, czy też w ogóle przez cały XV wiek, jeszcze do wieku XVI. Wciąż popularne były takie ołtarze, w których mielibyśmy w części środkowej rzeźby, takie płasko rzeźbione albo pełno rzeźbione sceny figuralne opowiadające fragmenty z pasji czy w ogóle z historii zbawienia, jak to w ołtarzach bywa. Natomiast skrzydła zazwyczaj były malowane. Tutaj mamy taką sytuację, że wszystko jest namalowane i to z tak niezwykłym realizmem, że ma się wrażenie, jakby artysta stwarzał w owych kwaterach, bo tak się określa poszczególne części ołtarza czyli takie pojedyncze, można powiedzieć, kwadraty, czy też prostokąty nazywamy kwaterami ołtarza. On opowiada w tym pewną historię. I to jest tyle, ile możemy powiedzieć, kiedy patrzymy po prostu na to dzieło i stoimy przed nim. Natomiast warto byłoby jeszcze sobie powiedzieć trochę więcej. Zanim przejdę do szczegółowego omawiania, co widzimy na rewersach skrzydeł, czyli wtedy, kiedy są one zamknięte, a co widzimy w pełnym otwarciu, czyli na awersach skrzydeł i w tej części centralnej, to chciałabym, żebyśmy sobie tutaj powiedzieli. Dlaczego właściwie to dzieło powstało? Po co ono jest? I jest to w zasadzie pytanie, które możemy zadać każdemu dziełu artystycznemu, bo pamiętajcie, że wszystko na co patrzycie, nawet jeżeli jest to zdjęcie, chociaż tutaj mamy największy taki element przypadku, ale czy w obrazach, czy w rzeźbach, pamiętajcie, że artysta właśnie to chciał pokazać. Co jest w nim umieszczone, ponieważ cały ten proces naśladowania rzeczywistości jest też oparty na podejmowaniu przez niego decyzji. A decyzja wynika z jakiegoś namysłu, z jakiegoś przemyślenia, i im lepszy artysta, tym mniej możemy zakładać, że zrobił coś przez nie uwagę, czy też coś skopiował, czy coś powielił. I myślę, że tutaj w przypadku ołtarza ganderskiego możemy jak najbardziej podejrzewać, że obaj artyści, czyli Hubert i Jan van Eyck, mieli do zrealizowania konkretne zadanie, które narzucało im wybór poszczególnych elementów, które zostały ukazane w dziele. No dobrze, ale od czego to wszystko się zaczęło? Kiedy spojrzymy na. Zamknięte skrzydła, a dzisiaj możemy oglądać to dzieło wciąż w katedrze Świętego Bawona. I od y, bodajże roku y, ołtarz umieszczony jest w nowym miejscu w jednej z kaplic w absydzie i tak najbardziej wysuniętej na wschód. Nie jest to kaplica, do której był on przeznaczony, ponieważ ta znajduje się. Nieco bardziej na południe, natomiast też nie jest to miejsce, w którym był on eksponowany bodajże od lat 80., i tamto miejsce specjalnie stworzone trochę dla bezpieczeństwa też tego dzieła. Wielu określa tą lokalizację ówczesną jako rodzaj bunkru, ponieważ miał on przetrwać w ogóle niemalże wybuch jakiejś bomby. No, tamto miejsce nie było zbyt korzystne dla oglądania samego dzieła. Było ono wówczas eksponowane w takiej wielkiej gablocie ze szkła. To szkło również było pancerne, możemy tak to określić, ale miało taki zielonkawy kolor. No i teraz sobie wyobraźcie, że oglądacie piękne dzieło sztuki, które jest w bardzo ciemnym pomieszczeniu w takiej gablocie, która ma zielonkawy kolor, więc to Wam zaburza w ogóle jakąkolwiek możliwość podziwiania koloru i kunsztu artysty. A jeszcze do tego wszystkiego dzieło jest wówczas jeszcze bez żadnej konserwacji, więc w ogóle oglądacie je poprzez warstwy takiego pożółkłego werniksu, Plus jeszcze przemalowania, o tym też jeszcze opowiem. Więc w ogóle całe to doświadczenie wcześniejsze miało niewiele wspólnego z tym, co bracia Van Eyck chcieli pokazać i co też zostało opłacone przez fundatorów tego dzieła. Bo myślę, że tutaj właśnie już dochodzimy do clue. Momentu, w którym to dzieło powstaje, czyli jest ono zamówione przez Josa Fajta i jego żonę Elizabeth Borlud, właśnie do ówczesnego kościoła świętego Jana. Tak jak wspomniałam, był to kościół miejski. Tutaj, żeby to odróżnić, nie był to kościół, który należał na przykład do któregoś z opactw, które wówczas były w okolicach Gandawy, były też ważnymi takimi ośrodkami. To był kościół mieszczan, i tam właśnie małżeństwo Fight posiadało swoją kaplicę rodową czyli taką, takie miejsce, które w kościele oni ufundowali, gdzie mieli być pochowani i do właśnie owej kaplicy zamówili ten imponujący ołtarz, który miał być umieszczony na ołtarzu owej kaplicy. Warto tu zwrócić uwagę, że mało kto mógł sobie wówczas pozwolić, oczywiście oprócz y, książąt, na ufundowanie tak wielkiego ołtarza, ponieważ on miał a, swój konkretny koszt. I pomimo, że badacze dzisiaj mówią o tym, że jednak dzieła wykonywane na desce, malarstwo w ogóle, było jednak jedną z tańszych form artystycznych, no, rzeczywiście, jeżeli porównamy to ze wszelkiego rodzaju wyrobami, czy złotniczymi, które były wówczas bardzo popularne, czy z tapiseriami, które również były niezwykle kosztowne, to w takiej wartości ekonomicznej m, obrazy rzeczywiście plasują się gdzieś w tych niższych rejestrach, ale też były one zamawiane nie przez arystokrację w większości przypadków. Ale przez patrycjuszy, przez bogatych mieszczan, czy też przez osoby, które można powiedzieć, balansowały pomiędzy tą bogatą warstwą mieszczaństwa, a już warstwą arystokratyczną. Ponieważ to nie jest tak, że te dwie warstwy były od siebie jakoś ściśle oddzielone, taką grubą kreską, i nie można było przekraczać tych dwóch sfer ponieważ właśnie rodzina zarówno Fajta, jak i jego żony, czyli Elisabeth Borlud, jest przykładem na to, jak możliwy był awans społeczny, jak to dzisiaj określamy, i też właśnie takie przenikanie się tych dwóch sfer. Wspominam o tym, ponieważ jest to ważne także dla historii powstania tego dzieła, dlatego że rodzina Józefa Fajta ma bardzo ciekawą historię, która często jest przytaczana właśnie w kontekście programu ikonograficznego, czyli tej opowieści, którą artysta umieścił w dziele. I tutaj doszukujemy się wielu takich elementów, które nawiązują do historii rodu Fajta, ale również jego żony Elizabeth Borlud. Jeśli przyjrzymy się portretom niezwykle realistycznie ukazanym na zamkniętych skrzydłach, czyli na rewersach skrzydeł, to po takim pierwszym wrażeniu wręcz fotograficznej precyzji, z jaką Jan van Eyck namalował portrety obojga małżonków, na pewno też przychodzi nam od razu takie mm, spostrzeżenie, że byli oni już w sile wieku. Jos miał w momencie zamówienia, czy też wykonania tego dzieła, Około 60 lat, czyli był już no, raczej w wieku zaawansowanym i z całą pewnością nie mógł już mieć dzieci ze swoją żoną. A jest to dlatego istotne, ponieważ wszyscy członkowie jego rodu, zarówno jego ojciec Nikolas, jak i jego dwaj bracia, Klas i Krzysztof, Krzysztofer, już nie żyli. Jego ród był związany z książętami burgundzkimi. Jego ojciec pełnił służbę na zamku nad Skaldą, nad rzeką Skaldą, co było tyle ważne, że w razie jakiegoś buntu mieszczan w Gandawie, co się często zdarzało, miasta ówczesne w Niderlandach miały dosyć silną autonomię i też dbały o swoją niezależność. Mógł właśnie z, z tego zamku ów ojciec Kwajta zablokować rzekę i w, tym, w ten sposób odciąć w ogóle Gandawę od źródła utrzymania, czyli handlu, co było dosyć dojmujące dla, dla samych mieszkańców. I za zasługi swoje dla książąt burgundskich, Ojciec Fajta został pasowany na rycerza. Później jednak był pewien skandal związany z malwersacją pieniędzy. Ten ojciec popadł w niełaskę. Później przywrócono po części jego dobre imię. No tutaj ta historia ma wiele meandrów. W każdym razie po pierwsze, ten ród zaczął zdobywać na znaczeniu, zaczął być nobilitowany, znaczy poszczególnie jego członkowie, tak samo obaj bracia ym, josa zdążyli być pasowanymi na rycerzy, czyli jakby wejść w to środowisko arystokratyczne, ale sam jos nie. Jos nigdy nie osiągnął bardzo wysokiej pozycji społecznej, natomiast wraz ze śmiercią kolejnych yy, Mężczyzn w rodzinie, on dziedziczył po nich majątek. I w momencie, kiedy dzieło zostało zamówione, czy też w ogóle pomysł na stworzenie tego dzieła się narodził, to Jos był bardzo majętnym człowiekiem, z olbrzymią też potrzebą zamanifestowania swojej pozycji społecznej, a jednocześnie miał świadomość, że pomimo. Pewnego znacznego awansu, jakie jego ród dostąpił, to jednocześnie na nim ten ród się skończy. Czyli można powiedzieć, to był trochę taki krótki zapłon, jeżeli chodzi o, o sławę tego rodu. I można uznać, że to jest ten moment, kiedy Joswajd podejmuje decyzję, że zamówi monumentalne dzieło. Które będzie poświęcone pamięci zarówno jego i jego żony, bo to właśnie te, te dwie osoby widzimy dosłownie ukazane w portretach na odwrociach skrzydeł, czyli na, na rewersach skrzydeł, ale również, że ołtarz ten będzie poświęcony pamięci członków rodziny, i to też znajduje się w zapisach, które mamy poświadczonych zapisach archiwalnych tego jak małżonkowie życzyli sobie, żeby to wspomnienie po śmierci ich własnej i też pozostałych członków było podtrzymywane, ta pamięć o nich i modlitwa o nich. Takie są, można powiedzieć, warunki brzegowe powstania owego monumentalnego dzieła, które do dzisiaj cieszy nasze oko. Joswite na twórce tego dzieła wybrał najpierw Huberta Van Eycka, o którym dzisiaj niewiele wiadomo, to znaczy nie wiadomo, jakie są jeszcze inne jego dzieła, jaki był jego status, na ile był rozpoznawalny. Badacze chcą jednak widzieć w Hubercie współpracownika Jana albo kogoś, z kim dzielił on obszerny warsztat. I to miałoby też przyczynić się do późniejszej decyzji JOS'a w obliczu śmierci Huberta w 1426 roku: że zwrócił się on do Jana van Eycka o kontynuację tego olbrzymiego zlecenia, które było już realizowane w warsztacie Huberta. I od razu możecie zapytać, skąd my to wszystko wiemy. Ponieważ wiele takich historii jest przytaczanych przy dziełach, które przecież są bardzo stare, tutaj no, jest to dzieło z lat 30. XV wieku i słusznie możecie zakładać, że nie ma bardzo szczegółowych danych, które by nam pokazywały proces powstawania tego dzieła. No, nawet nie wiemy zbyt wiele o samym Hubercie. Jak wspomniałam o Janie van Eycku, wiemy tylko w zasadzie dlatego, że dwór Burgundzki prowadził bardzo szczegółowe zapisy wszelkich wydatków księcia i te księgi możemy znaleźć dzisiaj w różnych archiwach. Ja widziałam takie księgi w archiwach w Brugi i właśnie w Lille, ale... Nie są to takie zapisy, które mówiłyby o tym z, z pod kątem tego, że Jan van Eyck był tak ważnym artystą. Nie, dlatego, że książę Burgunski na przykład, odwiedzając pracownię mistrza, ofiarował kilka złotych monet jego współpracownikom. I to zostało skrupulatnie zapisane i później rozliczone przez kogoś w rodzaju księgowych dworu. I może dzisiaj to nam się wydawać zaskakujące, ale Właśnie takie informacje pozwalają w ogóle budować punkty życiorysu artystów. Jeżeli oczywiście mamy szczęście i ktoś odnalazł te zapisy w archiwach. No dobrze, ale wracając do samego dzieła. Podstawową informacją, która pozwoliła badaczom na ustalenie podwójnego autorstwa tego ołtarza, jest czterowiersz, który został wypisany na ramię, na zamkniętych skrzydłach, czyli na rewersie skrzydeł. I tam, ni mniej, więcej, tylko jest napisane, że malarz Hubert van Eyck, którego nikt nie przewyższył w sztuce, rozpoczął to dzieło. Po nim Johannes, drugi w sztuce. Brat ukończył na zlecenie Jodokusa Fajta, który wzywa was tym wierszem dnia 6 maja, by oglądać to, co zostało wykonane. I dalej też znajduje się taki piktogram, który wskazuje na datę 1432. I tutaj przez długie dziesięciolecia badacze spierali się o to, czy ów czterowierz w ogóle jest oryginalny, czy może został dopisany przez kogoś w XVI wieku, taka, żeby stworzyć, czy też wzmocnić pewną legendę, która temu dziełu towarzyszyła już od samego początku, bo ono, już od samego początku budziło zachwyt, było szeroko komentowane. Natomiast dziś, w 2022 roku, możemy mieć pewność, że ten czterowierz jest oryginalny, a to dzięki badaniom, które zostały przeprowadzone wraz z pracami konserwatorskimi, to jest taki olbrzymi projekt badaw, który ma miejsce od 2016 roku i potwierdzono, Oryginalność owego zapisu, czyli dzisiaj już możemy mówić o tym, że ym, rzeczywiście to, co jest tam zapisane, było tym, co w czasach Van Eycka było tam umieszczone. I wiemy o takiej dwutorowości, czy też o dwóch artystach, którzy to dzieło stworzyli. Co więcej, znamy również datę, kiedy to dzieło zostało. Odsłonięte, czy też y, kiedy to mamy modlić się za owego Jodokusa Fajta. I mamy tutaj tą datę 6 maja. Właśnie data ta przez długi czas rozpalała wyobraźnie kolejnych badaczy, które chcieli widzieć y, ją w kontekście pewnego wydarzenia, które miało miejsce w Gandawie właśnie wówczas w 1432 roku a mianowicie został wtedy ochrzczony syn pary książęcej Filipa Dobrego i jego żony Izabeli Portugalskiej, również o imieniu Jos, czyli tak samo jak Jodokus Fajt. I zakładano, że to Jodokus Fajt chciał połączyć te wydarzenia, to znaczy odsłonięcie ołtarza, który został przez niego jego żonę zamówiony, razem z ceremonialnym wydarzeniem, czyli chrztem książęcego syna. Tylko jest jeden mały problem w całym tym założeniu. Mianowicie dziecko urodziło się pod koniec kwietnia jak możecie sobie wyobrazić, ciężko byłoby tak zaplanować zamówienie olbrzymiego ołtarza, który powstawał przez kilkanaście lat, a żeby akurat trafić w chrzcinę dziecka, które nawet jeszcze, jak to się mówi, nie było błyskiem wokół ojca, kiedy Jodokustwajt planował ów ołtarz. I jak to zostało ostatnio wykazane, 6 maja to święto Jana Ewangelisty, który również ukazany jest w dziele, czyli kościół poświęcony był wówczas Janowi Chrzcicielowi, natomiast w samym ołtarzu też jest Jan Ewangelista, i 6 maja jest wspomnieniem jego męki. Zgodnie z legendą miał być Jan Ewangelista torturowany w kotle z rozgrzanym olejem, i miał wyjść z tego cało. I to jest właśnie 6 maja, jest wspomnienie po tym wydarzeniu. Słusznym zatem wydaje się założenie, że Jodokus Fight postawił taki deadline. Ajkowi, że dzieło ma być gotowe na 6 maja 1432 roku, bo może to była data, która akurat mu pasowała. I badacze, idąc dalej za tym, uważają, że to um, Izabela Portugalska chciała ochrzcić syna w tym dniu, kiedy było wiadomo, że. Um, będzie odsłonięcie owego ołtarza, właśnie dlatego, ażeby jeszcze wzmocnić sam fakt chrzcin i móc na przykład zaprosić gości, czy też skierować ich uwagę ku owemu Kościołowi świętego Jana, gdzie owo wspaniałe dzieło miało być pokazane. To jest taka hipoteza, która Teraz funkcjonuje. Muszę przyznać, że dla mnie jest ona przekonująca, właśnie też zakładając, że sam napis na tej ramie z tą silnie tutaj wzmocnioną datą jest w jednym czasie nałożony, czy też wykonany z całym dziełem, czyli. Że nie jest to coś wtórnego, coś, co miałoby miejsce, że najpierw byłby chrzest, a dopiero później byłby ten napis. Tutaj akurat badania wskazują, że to jest jakby wykonane całościowo. I rzeczywiście te narodziny, czy śmierci dzieci królewskich, czy też nie, w XV wieku, czy w wiekach późniejszych. Były wydarzeniami, do których no, nie można było mieć pewności, czy te dzieci przeżyją niemowlęctwo. I tak też było z owym Josem burgundzkim, który kilka miesięcy po swoich narodzinach zmarł. Tak samo zresztą jak jego um, starszy brat. Podsumowując zatem, Josfajt, jego żona Elizabeth Borlud, będąc już w zaawansowanym wieku, a jednocześnie z. Olbrzymią fortuną yy, na swoim koncie i brakiem potomków, zdecydowali się na ufundowanie do swojej kaplicy olbrzymiego ołtarza u artysty, poniekąd już później po śmierci Huberta Wanajka, u artysty związanego z Dworem Burgundzkim, u nadwornego artysty książąt burgundzkich, który to też zapewne informował swoich pracodawców o postępach prac. I w ten sposób również Izabela portugalska była świadoma ogromu tego dzieła i też jego niezwykłego uroku, i tutaj pojawia się ta hipoteza o zaplanowaniu chsztyn na dzień, na ten moment, kiedy ów imponujący ołtarz miał być odsłonięty. Badacze również podważają koncepcję, która funkcjonuje w historii sztuki. Że chrzest owego Josa burgundzkiego miał się odbyć również w kościele św. Jana, bo nie ma na to dowodów. To nie jest tak, że to było niemożliwe, ale po prostu nie ma na to dowodów. Ten chrzest mógł się odbyć również w dwóch innych miejscach, takich kaplicach związanych z dworem. Co ciekawe, książę Filip Dobry. Nawet nie wrócił ze swojego pobytu w Dijon na, na te swojego syna. A jak badacze, też historycy tutaj podają, również Izabela portugalska, czyli matka, spędziła cały miesiąc, w, będąc w połogu, spędziła w swoich komnatach, czyli po prostu nie udzielała się publicznie. I tak jak ja sobie to wyobrażam, te dwie informacje, to Jose został po prostu ochrzczony w, 12, w, w wieku 12 dni, czyli 12 dni po, po urodzinach. Być może, ale to już jest moja całkowita hipoteza, być może już wówczas stwierdzono, że są wątłego zdrowia i śpieszono się z owym chrztem. Natomiast do mnie przemawia też ta koncepcja, że Został ten dzień chrztu połączony z dniem odsłonięcia samego ołtarza. Dobrze, dużo Wam już opowiedziałam o tym, jak to się stało, że ten ołtarz w ogóle powstał i też po co on właściwie był, no ale co możemy na nim zobaczyć? Co zobaczycie, kiedy pojedziecie do Gandawy, kupicie bilet, bo inaczej się nie da. I wejdziecie specjalnie przygotowanym wejściem do owej kaplicy, gdzie teraz ołtarz się znajduje. I w zależności od tego, jak e, będzie on ukazany, bo ołtarz jest też zamykany na noc, w związku z czym, jak zakładam, kiedy się przejdzie rano, można zobaczyć go właśnie jeszcze zamkniętego. Więc na tych rewersach, czyli też w tej części, która najczęściej była oglądana, kiedy ołtarz na co dzień był w kaplicy Fajtów, można było oglądać sceny, kwatery, które zbudowane były wokół koncepcji oczekiwania, na wcielenie Chrystusa, i co dalej idzie na obietnicę zbawienia, ponieważ ta zamknięta część podzielona jest na takie trzy pasy. Najniżej zobaczycie Jodokusa Fajta i jego żonę, klęczących, modlących się do dwóch rzeźb. Oczywiście one są namalowane. Ta technika nazywa się engrisaj, to jest, to można powiedzieć, w szarościach i ona ma imitować, wytwarzać, złudzenie trójwymiarowości. I te rzeźby to postaci świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Jak już Wam opowiedziałam wcześniej, te dwie postaci są ważne. Jedna jest patronem kościoła, do którego dzieło było ufundowane, a druga musiała być ważna, czyli Jan Ewangelista musiał być ważny dla samych małżonków, Skoro zdecydowali się oni na wystawienie ołtarza, odsłonięcie ołtarza, akurat w dniu święta owego świętego. Więc mamy ich tutaj ukazanych, donatorów, w geście takiej, można powiedzieć, wiecznej modlitwy. Ale patrzą oni na scenę, która znajduje się w pasie ponad nimi, i tutaj mamy pięknie oddane wnętrze domu mieszczańskiego. Jak się przyjrzycie, tam są okna, które wychodzą na. Miasto, miasto współczesne Ajkowi i pewnie też samym zamawiającym. Może jest to Gandawa, kto wie. Jest to scena zwiastowania, czyli mamy Anioła, który, anioła Gabriela, który zwraca się słowami wypisanymi tak, złotem do Marii, która no, nie spodziewała się tej wizyty. Pozdrowienia anielskiego i Maria mu odpowiada, ale jak znowu się przyjrzycie, słowa, które ona wypowiada, są niejako do góry nogami napisane. I to jest znak, że one są skierowane do Boga i to Bóg z góry ma je odczytać. I tutaj ten moment, oczywiście, zwiastowania, to jest ten moment wcielenia, czyli moment, kiedy teoretycznie, czy też no teologicznie, Maria staje się brzemienna z Chrystusem, no i rozpoczyna się cała historia zbawienia, odkupienia grzechu pierworodnego ludzkości. Natomiast nad nimi znajdują się cztery postaci i to są postaci ze Starego Testamentu. Jest to prorok Zachariasz, potem są dwie Sybille, czyli takie wieszczki można powiedzieć antyczne. Sybilla erytrejska i kumejska oraz na końcu prorok Michała. I wszyscy oni w Starym Testamencie zapowiadali przyjście Mesjasza, czyli tego, który odkupi grzechy świata. Czyli tutaj możemy tak całościowo pomyśleć o tym, że to jest taka zapowiedź tego, co nastanie. Um, Oczekiwania właśnie na przyjście Chrystusa. I to sprytnie jest dosyć też tutaj pokazane, no bo ci donatorzy, fundatorzy modlą się też właśnie oczekując i wierząc, że to wszystko nastąpi. I kiedy ołtarz się otwiera, oczywiście też następuje taki wybuch barw, bo te rewersy są namalowane tak raczej monochromatycznie, czyli w takiej wąskiej gamie barwnej. Tylko szaty jodokusa Wajta są niezwykle takie no, żywe kolorystycznie, zwłaszcza po konserwacji w 2016 roku zostały zdjęte te przemalowania z rewersów, no i dzisiaj możemy podziwiać oryginalny kolor. I kiedy otworzymy yy, ołtarz, no, to niewątpliwie widzimy. Ogrom rozmaitych innych scen. Tam się bardzo dużo dzieje w środku. Ale jeśli mielibyśmy sobie to tak powoli rozłożyć, to przede wszystkim, i teraz już zacznę teraz od góry, w tym górnym rejestrze na najbardziej skrajnych e, rogach ukazany jest Adam z jednej strony i z drugiej strony Ewa, nadzy, którzy no, są początkiem tego upadku to oni po spożyciu owocu z poznania drzewa, poznania dobrego i złego, rozpoczęli no, ten upadek człowieczeństwa. Oni sprzeniewierzyli się rozkazom boskim. I oni, to też jest bardzo ciekawe, oni są właśnie całkowicie nadze, co wcale nie było takie powszechne, w ówczesnej sztuce są to, można powiedzieć, pierwsze akty na północy Europy. I jeżeli będziecie mieli taką możliwość, chociaż nie wiem, czy ona nastąpi w niebawem, ale przyjrzenia się z bardzo bliska tym dziełom, to na nogach Adama, włosy na nogach są namalowane naprawdę z taką niezwykłą, detaliczną precyzją. I tak samo jest z ciałem Ewy. I oni spoglądają, jako też są takimi obserwatorami pozostałych scen ukazanych. I teraz w górnych partiach są to muzykujące aniołowie, którzy z dwóch stron otaczają główną scenę tego górnego rejestru, czyli tronującego Boga. I ciężko tutaj powiedzieć, czy jest to Chrystus, czy Bóg Ojciec, ale jest tu nawiązanie do owej Trójcy Świętej, czyli Tożsamości Chrystusa i Boga Ojca, no i oczywiście Ducha Świętego w tej partii, po których bokach siedzą Maria i Jan Chrzciciel. I te dwie postaci, Maria i Jan Chrzciciel, razem z Chrystusem tworzą coś, co w, nazywa się grupa Deesis, czyli takiej. Jakby trójcy ziemskie, jak niektórzy to określają, ale chodzi w tym o to, że zarówno Maria, jak i Jan Chrzciciel są orędownikami, są wspomożycielami, no, w prosty sposób mają um, opiekować tymi wszystkimi zmarłymi w grzechu i um, orędować za nimi u Boga, u Chrystusa, który podejmuje decyzję na sądzie ostatecznym. I to na razie zostawiam. A w dolnej partii mamy jeszcze taką ciekawszą scenę, często trudną do jednoznacznego zinterpretowania, ponieważ mamy rozległą przestrzeń. Jeśli przyjrzycie, to jest ciągły pejzas przez wszystkie pięć, w tym wypadku kwater, i w tej kwaterze dolnej, centralnej, jest ukazany baranek eucharystyczny stojący na ołtarzu. Z piersiowego baranka leje się krew do kielicha, otaczają go aniołowie trzymający narzędzia męki pańskiej, Arma Christi. I to już nie jest ukrzyżowanie, to już jest coś dalej to jest więcej. To jest wizja apokaliptyczna właśnie owego baranka. Oczywiście to jest tożsame z Chrystusem, który oddał swoje życie na właśnie na ołtarzu. Za zbawienie ludzkości, czyli to jest ten punkt kulminacyjny całego dzieła i też powód nadania temu ołtarzowi gandewskiemu właśnie tytułu ołtarz baranka mistycznego. I dalej, jak się przyjrzycie, to do tego baranka nadciągają tłumy ze wszystkich stron. Mamy tam um, rozmaite postaci, mamy męczenników, męczennice, um, mamy pustelników, um, mamy rycerzy i sędziów sprawiedliwych, pielgrzymów, um, również tam możemy rozpoznać apostołów, no generalnie rozmaitych świętych, błogosławionych, cały ten lud, który był kiedyś ziemski, a obecnie jest zbawiony. I tutaj bardzo krótko, bo już czas nam się strasznie wydłużył. Bardzo się rozgadałam. Przepraszam Was za ten odcinek. On jest mocno wydłużony, ale tutaj, jeżeli chodzi o takie konkretne nazwanie tego programu, o czym właściwie on jest, no to jak możecie sobie wyobrazić, każdy badacz ma troszkę inne zdania na ten temat. Ja chciałabym zostać przy takiej prostej interpretacji z mojej strony, że. To, co widzimy w otwartych e, skrzydłach i w ogóle no, w tym otwartym ołtarzu, to jest taka wizja świata, który już jest po e, dokonaniu się sądu ostatecznego. I wtedy te dwa rejestry, górny i dolny, ukazywałyby nam nowe niebo, czyli już e, Chrystusa, czy też Boga Ojca, który... Króluje, tronuje właśnie w, w tym nowym niebie po sądzie ostatecznym, to wszystko związane jest z apokalipsą, i już Maria i Jan Chrzciciel tylko mu towarzyszą, ale już nie są tymi pośrednikami, bo już nastąpił proces oceny wszystkich zmarłych. Co możemy też wnioskować, że, że to już jest po, po wszystkim, niejako, ponieważ ten dolny rejestr byłby nową ziemią, byłby tą z, ze wszystkimi, którzy są już zbawieni. No i tam właśnie są te rozmaite tłumy, które no, przyczyniły się do wiary, do jej umacniania, no i też wykazały się wiarą w Chrystusa i zaufanie Jego ofierze. I to jest w takim naj, największym skrócie temat tego dzieła, ale jak Wam wspominałam, artyści dokonują wyborów, to dzieło też jest mocno spersonalizowane, przynajmniej tak tutaj to jest interpretowane, i pośród rozmaitych postaci, które widzimy w tym rozległym pejzażu, a w tym pejzażu jeszcze, jak się przyjrzycie, to tak na, na linii horyzontu umieszczone są rozmaite budowle. Rozpoznawalne właśnie z księstwa Burgundii, tak moglibyśmy to określić, czyli to jest bardzo mocne też takie ulokowanie w, w tej geografii lokalnej samego Fajta, również. Możemy znaleźć takie nawiązania do historii rodziny Fajta, jego żony Elizabeth Borlud, ponieważ mamy y, tych rycerzy Chrystusa, oni się znajdują po lewej stronie, na jednym ze skrzydeł. I to jest nawiązanie do tego rycerskiego statusu ym, braci, i również ojca samego Jodokusa, właśnie taka duma z y, owego stanu, no i też nawiązanie, że oni właśnie są z tych rycerzy. Są tam również sprawiedliwi sędziowie, i to miałoby nawiązywać do kariery z kolei samego Fajta, który należał do Rady Miejskiej y, Gandawy. I jako taki ławnik y, również zasiadał w trakcie sądów, podejmował różne decyzje, sprawował sprawiedliwość, jeżeli tak można to określić. Ale także bezpośrednio jest przywołana postać jednego z braci Jodokusa, czyli y, Krzysztofa, ponieważ z kolei po prawej stronie pośród tych pielgrzymów i jeremitów znajduje się święty Krzysztof. Patron wszystkich, którzy są w podróży, a jednocześnie patron imienny tego jednego z braci, który może właśnie w ten sposób miałby zostać upamiętniony. Sami eremici są nawiązaniem też do działalności takiej założycielskiej czy też fundacyjnej, zarówno po stronie fajtów, jak i po stronie rodziny jego żony, czyli Borlud. Ponieważ były to ich przodkowie, wspierali różne, właśnie czy kartuzje, czy takie miejsca odosobnienia dla pustelników, wspierali finansowo, tam też zostali niektórzy z nich pochowani. Więc Pośród tych wszystkich zbawionych, błogosławionych, wywyższonych, można powiedzieć, po sądzie ostatecznym, znajdują się postaci, które w bezpośredni sposób wiążą się z osobami z rodu obojga małżonków, z rodów ich. Czyli jak widzicie, tutaj ten program ikonograficzny niejako podnosi. Um, Problem, czy podnosi temat tego zbawienia członków rodziny i fajta, i Borlud. Dzisiaj może być to dla nas trochę mniej czytelne, nawet nie wiadomo, czy wówczas było aż tak czytelne, ale program był skierowany zarówno do ludzi, ale też i do Boga. Tutaj przypominam to, co jest na rewersie, czyli te słowa Marii w scenie zwiastowania, które nie są skierowane do nas, nie są skierowane do czytelnika, one są skierowane do Boga. I analogicznie można byłoby rozumieć taką złożoność owego programu ikonograficznego, który nie w stu procentach miał być jedynie czytany przez ludzi. I to jest takie moje bardzo pobieżne omówienie tego ołtarza, który całe szczęście wciąż możemy oglądać który budził przez następne pokolenia zachwyt kolejnych um, turystów odwiedzających znajdujemy rozmaite zapisy w dziennikach z podróży w pamiętnikach Direr Albrecht Direr który odbył w 1521 roku podróż do Niderlandów również zachwycił się ołtarzem gandawskim um, dzieło to też um, było przez Napoleona zabrane w trakcie kampanii no, chciał on stworzyć takie wielkie, scentralizowane muzeum sztuki, coś, co później Hitler też naśladował. Całe szczęście ołtarz gandawski z powrotem trafił na swoje miejsce, znaczy generalnie no, do katedry św. Wawona, i tylko jedna kwatera, najbardziej zewnętrzna na dole po lewej stronie, ta ukazująca sędziów sprawiedliwych, jest kopią dwudziestowieczną, ponieważ oryginał zaginął i nigdy nie został po wojnie odnaleziony. Na no to też warto zwrócić uwagę. I na sam koniec, dla wszystkich spragnionych możliwości przyjrzenia się z bardzo, bardzo bliska temu dziełu, polecam stronę Closer to Van Eyck i wrzucę link do tej strony również w opisie tego odcinka, gdzie um, Instytut Kik Irpa, to jest taki instytut działający w Brukseli, który właśnie zajmuje się konserwacją tego obrazu, tego dzieła, ale również całą obróbką technologiczną tego całego materiału technologicznego, oni tam umieszczają wysokiej rozdzielczości zdjęcia, które pozwalają na przyjrzenie się. No dosłownie w takiej wielkości dwóch cm, wręcz powierzchni obrazu, jak precyzyjnie, zarówno Hubert, jak i Jan van Eyck namalowali to dzieło. I ostatnia moja uwaga wciąż jeszcze ten górny rejestr rozłożonych od Otwartego Ołtarza czyli tam, gdzie znajdują się muzykujące aniołowie i uftronujący Bóg. Jeszcze nie są poddani konserwacji, ona ma się zacząć pod koniec tego roku, jeśli oczywiście znajdą się na to fundusze, no bo od 2016 roku te prace są prowadzone, jak możecie sobie wyobrazić, jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trochę nam się to wydłużyło. Mam nadzieję jednak, że z ciekawością śledziliście kolejne odsłony wiedzy o Ołtarzu Gandawskim namalowanym przez Huberta i Jana van Eycków. Jeśli macie jakieś pytania, to niezmiennie zapraszam Was do kontaktu. Piszcie na mój adres mailowy, piszcie na Facebooku, piszcie też przez skrzynkę facebookową. Staram się. Odpowiadać też, sprawdzać wszystkie te wiadomości. Tyle ode mnie. Życzę Wam bardzo spokojnego weekendu i spokojnych również wakacji, żebyście jak najbardziej odpoczęli w ten letni czas, bo na pewno przed nadchodzącą zimą bardzo nam się wszystkim przyda trochę odpoczynku. Do usłyszenia.